Rynek telefonów komórkowych w Polsce dominują tak zwane zetafony, czyli telefony za przysłowiową złotówkę dostępne w ramach abonamentu u naszych rodzimych operatorów. W tym filmie chcę Wam polecić najciekawsze propozycje smartfonów do kwoty 50 zł w najtańszych abonamentach. Który z nich wybierzecie Wy? Mam na imię Damian i witam Was w kolejnym filmie na wideotesty.pl. Nasz ranking otwiera Samsung Galaxy Young w najnowszej wersji. Ten tani smartfon wyposażony w Androida 4.1.2, opatrzony nakładką TouchWiz jako nieliczny z tanich Samsungów, nadaje się do użytku ze względu na pozbawienie go niepotrzebnych barierów. Mimo że Young ma tylko jednorodzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, to dzięki większej niż u konkurencji pamięci RAM, system Android działa na nim zaskakująco dobrze. Wygląd urządzenia to typowy Samsungowy design. Wreszcie plastik pasuje do klasy cenowej, telefon świetnie sprawuje się w codziennych czynnościach oraz w graniu w proste gry 3D. Poprzednia generacja tego smartfona cieszyła się dużą popularnością, mimo to, że telefon nie był demonem prędkości, a wręcz był żółwiem w porównaniu do innych telefonów z tej półki cenowej. Druga generacja nie posiada jednak wad swojego poprzednika, bo tę wyposażono już w dwurdzeniowy procesor, który wyparł problem lagów. Smartfony LG z serii L od początku mogły pochwalić się świetnym designem. Ten model jest delikatnym faceliftingiem w stosunku do poprzedniej generacji. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 4.1. Bolączką LG L5 był ekran, mimo to, że czterocalowy to wyświetlający obraz w bardzo niskiej rozdzielczości. Ale w tej kwestii producent również poszedł po rozum do głowy, stosując rozdzielczość 480x800. Niestety nie obędzie się bez wad, a to moim zdaniem jest zmiana faktury tylnej klapki. Wcześniej chrobowaty plastik świetnie maskował rysy. Teraz klapka przypominająca wyglądem szczotkowane aluminium wydaje się mniej na nie odporna. Telefonu tego producenta raczej się nie spodziewaliście w moim rankingu, a jednak, chińska firma ma w swoim portfolio wiele budżetowych modeli. Jednym z nich jest właśnie Huawei Ascend G510. Ten model wyposażono w procesor dwurdzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz, więc na papierze jest on najmocniejszym telefonem z naszej stawki. Po raz kolejny mamy dostępne 512 MB pamięci RAM, ale w telefonach tej klasy to nadal standard. Huawei wyróżnia się rozmiarem. Jego 4,5-calowy ekran wyświetla obraz w rozdzielczości 480x854 piksele, a całość działa pod kontrolą Androida 4.1 Jelly Bean wyposażonego w nakładkę Emotion UI od Huawei. Aparat o matryce 5 megapikseli również nas nie zawiedzie, bo robi naprawdę przyzwoite zdjęcia. Jeśli chodzi o wygląd, to smartfon wygląda skromnie, ale elegancko. Producent chwali się grubością urządzenia, która wynosi 9,9 mm. W tej klasie cenowej to zdecydowanie najsmuklejsze urządzenie. Miałem problem z ustawieniem tego telefonu w mojej stawce, ale ze względu na dostępność jedynie u jednego operatora, zdecydowałem się na miejsce trzecie. Ten niewielki smartfon plasuje się na miejscu drugim. Xperia E posiada ekran o przekątnej 3,5 cala, który wyświetla obraz w stosunkowo małej rozdzielczości 320x480 pikseli, która w przypadku takiego rozmiaru telefonu jest jedynie akceptowalna, ponieważ krawędzie są wyraźnie postrzępione. Telefon działa pod kontrolą Androida 4.1.2 Jelly Bean opatrzonego w nakładkę Sony. Jego sercem jest jednorodzeniowy Snapdragon o taktowaniu 1 GHz, który może nie pozwoli na granie w najbardziej wymagające gry, ale zdecydowanie w codziennym użytkowaniu zapewni odpowiednią płynność. To samo tyczy się pamięci RAM, której Xperia E ma do dyspozycji jedynie 512 MB. Urządzenie zachwyca designem i jakością wykonania w tej klasie cenowej, a okrągły przycisk blokady dodaje fajnego stylistycznego smaczku i przynosi nam już topowe modele Sony. Aparat fotograficzny jednak nie robi najlepszych zdjęć. Zdecydowanym liderem naszego rankingu jest Nokia Lumia 520. Ten smartfon fińskiego producenta jest rekordzistą pod względem wydajności w swojej kategorii cenowej. Lumia oferuje nam dwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 o taktowaniu 1 GHz, który znakomicie radzi sobie z obsługą systemu Windows Phone 8. Niewielka ilość pamięci RAM również nie jest przeszkodą, 512 MB to dla mobilnych okienek ilość wystarczająca do wygodnej pracy z urządzeniem, którą zapewni nam również 4-calowy ekran TFT prezentujący obraz w rozdzielczości 480x800. Kolory na nim mogą być dla niektórych nieco wyblakłe, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z telefonem z niższej półki. Bateria w tym smartfonie jest w stanie wytrzymać nawet do 2 dni dosyć intensywnego użytkowania. Fani cykania fotek również nie będą zawiedzeni, bo 5-megapikselowy aparat robi znakomite zdjęcia. Dodatkowym atutem może być dla niektórych bogata paleta barw, w jakich mogą być wykonane plecki telefonu. Nokia Lumia 520 możemy nabyć w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, żółtym i białym.
Poza tym możemy oczekiwać aktualizacji do systemu Windows Phone 8.1. To na tyle w naszym rankingu. Pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia i może się ona nie pokrywać z waszą. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!